Jak już zaczęłam malować dziewczynę z Gen z, to pójdźmy dalej i namalujmy kolejną. Tym razem Wika. Wikę rysowałam już chyba dwa razy i było to robione pewnie markerami. Jeżeli nie widzieliście, no to wstawiałam filmiki właśnie z tworzenia. Dzisiaj znowu ta sama technika, co ostatnio, czyli malowanie akwarelami. Tak jak wam mówiłam, wykańczam szkicownik, aby pokazać wam całą zawartość, więc zostanie nam jeszcze do narysowania fausti. A dzisiaj, tworząc portret Wiktorii i wzorując się na jej zdjęciu, które było takie bajkowe, magiczne, delikatne, stwierdziłam, że robię tym razem tło bardziej takie pastelowe, fioletowo-różowe. I powiem wam, że jestem z niego naprawdę zadowolona, bo fajnie wpisało się tutaj w kolorystykę, a Wika wygląda jak księżniczka.